Pani minister, panie wojewodo, księże biskupie, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich tak licznie zgromadzonych w naszej sali konferencyjnej tu w Międzynarodowym Centrum Kultury na inauguracji 8. edycji studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa, studiów organizowanych od 12 lat wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej i nasze centrum. Pozwólcie państwo, że szczególnie gorąco powitam naszego gościa z Warszawy, panią profesor Małgorzatę Obilanowską, naszą wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, która dzisiaj jest w podwójnej roli tutaj. Witam serdecznie pana wojewodę małopolskiego Jerzego Millera. Bardzo cieszę się, że jest z nami niezawodnie ksiądz profesor, ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Proszę państwa, witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj z nami, przedstawicieli świata nauki, świata kultury, a zwłaszcza gorąco profesorów i studentów, a także absolwentów Akademii Dziedzictwa. Pozwólcie państwo, że powitam jeszcze szczególnie gorąco trzy osoby. Mianowicie reprezentującego rektora naszego uniwersytetu, rektora, który jest w drodze do nas i przepraszał, że się spóźni, pana dziekana Kazimierza Zielińskiego, dziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pana doktora Jarosława Bobera, kierownika Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. No, powitałem dziekana, a rektor w drzwiach. Witam magnificencję, pan profesor Andrzej Hochuł niezawodnie zdążył. Ale jest jeszcze jeden szczególny gość z Warszawy, pan prezes Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga, fundacji działającej przy Banku City Handlowy, która niezawodnie udziela wsparcia finansowego i rektor to słyszy, 8. edycji naszej Akademii. Witam pana prezesa, który się skromnie skrył. Witam wszystkich gorąco. Nie ma dzisiaj z nami pana marszałka małopolskiego Marka Sowę, który skierował szczególny adres do nas wszystkich tu zgromadzonych. Nie będę go odczytywał, ale odnotowuję to z radością, że również samorząd małopolski jest dzisiaj z nami. Proszę państwa, nim poproszę panią minister Małgorzatę Obilanowską, żeby przekształciła się w panią profesor Małgorzatę Obilanowską i wygłosiła wykład inauguracyjny za chwilę. Słów kilka do wszystkich w sprawie naszej Akademii, bo ta Akademia, Akademia Dziedzictwa tu w Krakowie przy rynku nie jest przypadkiem. Można powiedzieć najkrócej, że ta fascynująca relacja pomiędzy przeszłością a przyszłością nie ogranicza się dzisiaj do kwestii zabytków i ich ochrony. Bo pojęcie zabytku to klasyczne pojęcie i rozumienie, coraz częściej jest zastępowane właśnie przez pojęcie dziedzictwa kulturowego. Tomasz Mann słusznie podkreślał, iż kultura to umiejętność dziedziczenia. Dotyczy ono nie tylko jednostek, ale może dotyczyć różnych grup społecznych, narodów, całej ludzkości. I trzeba od razu przy tym koniecznie zaznaczyć, że o ile zabytek należy do przeszłości, to dziedzictwo służy współczesnym celom. Jest ono procesem nieustannej reinterpretacji przeszłości, w którym zasadniczą rolę odgrywają nasza pamięć, nasz wybór i nasza tożsamość. I z tego rozumienia dziedzictwa wyrasta idea stworzenia Akademii, Akademii Dziedzictwa, idea, która nie przypadkiem narodziła się tutaj w Krakowie, bo to tutaj od ponad 200 lat
znajduje się laboratorium polskiego myślenia o przeszłości. I refleksja nad przyszłością naszej przeszłości jest częścią misji naszego centrum. Centrum, które powstało nie przypadkiem, tu w Krakowie z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego i które działa jako miejsce dialogu, ale też interdyscyplinarnych badań nad właśnie kulturą i dziedzictwem. Jednym z najważniejszych obszarów naszej aktywności stało się propagowanie i przyswajanie w Polsce nowej filozofii ochrony dziedzictwa. Bo żywiołowość zmian, jakim podlegamy na początku nowego tysiąclecia, zmian, które tak łatwo dostrzegalne są choćby na rynku głównym, ta żywiołowość wymusza także modyfikację reguł gry w dziedzictwo. W czym więc tkwi jej istota dziś? Cel, którym kiedyś była ochrona wartości zabytkowych, ustępuje dzisiaj innemu. Chodzi o wykorzystanie wartości historycznych dziś i dla przyszłości. I dlatego skuteczna ochrona zasobów dziedzictwa jest dzisiaj często definiowana jako zarządzanie zmianą. A skoro tak, to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Bo to właśnie od roku 2001 wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego z inicjatywy profesora Jerzego Hausnera, który kierował wówczas tą szkołą i mojej, zainaugurowaliśmy pierwszą edycję Akademii. Wybór partnera do prowadzenia tego pionierskiego projektu nie powinien zaskakiwać, bo w moim najgłębszym przekonaniu kluczem do skutecznej ochrony naszych zasobów kulturowych jest dziś ekonomia, zarządzanie, prawo i sprawna administracja publiczna. To też od samego początku oferta dydaktyczna naszej Akademii łączy teorię dziedzictwa kulturowego, doktryny konserwatorskie i historię sztuki z wykładami z ekonomii, finansów publicznych, zarządzania, marketingu, prawa, administracji czy wreszcie planowania przestrzennego. Ta synergia, egzotyczna dla niektórych środowisk konserwatorskich, szybko stała się jednym ze źródeł sukcesu tego właśnie projektu, bo trzeba koniecznie wspomnieć, że do tworzenia programów Akademii od początku udało nam się pozyskać najwybitniejsze autorytety z kraju i zagranicy. Nie będę wymieniał ich nazwisk, ale chcę powiedzieć, że ich nazwiska znajdziecie Państwo w książce, którą przygotowaliśmy dla uczestników dzisiejszego otwarcia specjalnie. Książce, która w tym sensie jest niezwykła, że zawiera owoce naszej wspólnej pracy, zawiera najciekawsze, najlepsze prace dyplomowe, które w ciągu tych już 7 edycji zostały tu przy rynku napisane pod kierunkiem wybitnych fachowców z różnych ośrodków akademickich naszego kraju i skutecznie obronione. Bo zmierzając do konkluzji, chcę powiedzieć, że tą dekadę naszej działalności, ponad dekadę, można podsumować nie tylko liczbą 200 studentów z różnych zakątków Polski, a także z Białorusi, z Ukrainy, z Węgier. Cieszę się, że jest dzisiaj z nami nasz lwowski przyjaciel, pan Andrii Saliuk, nasz absolwent i prezes Lwowskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków. Ale chcę też powiedzieć, że tu nie chodzi o statystykę. Chodzi o promieniowanie tej naszej Akademii, która geograficznie sięga dzisiaj Bolesławca i Żar na zachodzie, Gdańska na północy, Mińska Litewskiego i Lwowa na wschodzie oraz Budapesztu na południe. To jest fantastyczne, że entuzjaści tej idei przyjeżdżają co 2 tygodnie, mimo granic, tu do Krakowa na nasze weekendowe sesje. Można powiedzieć, że rozsiani na całym tym obszarze absolwenci naszej Akademii stanowią kadrę dobrze przygotowaną do stawiania czoła nieuchronnym konfliktom, konfliktom właśnie pomiędzy dziedzictwem a rozwojem. I chcę na koniec powiedzieć, że ta właśnie książka, którą chcemy też Państwu dzisiaj ofiarować, zawiera nazwiska naszych przyjaciół żyjących i tych, którzy już odeszli
którzy przez tych kilkanaście lat współtworzyli program i za to chciałem im też publicznie tutaj dzisiaj podziękować. A teraz czas na panią minister. Chciałbym poprosić panią profesor Małgorzatę Omilanowską o to, żeby zechciała przedstawić wykład inauguracyjny pod niezwykle prowokującym również w Krakowie tytułem Granice konserwacji. Przepraszam, granice rekonstrukcji. Wiedziałem, że będę miał wpadkę w finale. Zapraszam. Pozwolą państwo, że wystąpię w dwóch rolach. Tu jako minister, a tam jako profesor. Witam państwa serdecznie. Wasza magnificencjo, wasza ekscelencjo, panie wojewodo, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że mogę, korzystając z tego, że zostałam dopuszczona do głosu pod pretekstem wygłaszania wykładu inauguracyjnego, powitać państwa z okazji inauguracji roku akademickiego Akademii Dziedzictwa, także w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego. Oraz zapewnić państwa, że wszystkie plotki, które do państwa doszły o tym, że ma być zlikwidowany fundusz na zabytki Krakowa, jest nieprawdą. I proszę w to nie wierzyć i proszę z nadzieją oczekiwać na rozwiązania, które na pewno rychle się pojawią, ale zrobimy z naszej strony wszystko, aby Kraków nie ucierpiał na tych decyzjach, ponieważ nikt w Polsce nie uważa, że Kraków został już odremontowany. Stało się bardzo wiele i za to dziękujemy wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, ale liczymy na więcej. Kraków ciągle musi być nieustannie poddawany konserwacji i restauracji i te pieniądze też na ten cel znaleźć się powinny. Chciałabym z tego miejsca też bardzo podziękować i panu profesorowi Purchli, i Akademii Ekonomicznej, i prezesowi reprezentującemu Fundację Cronenberga za wysiłki, które wkładacie państwo w to, aby Akademia Dziedzictwa mogła wychowywać kolejne pokolenia młodych i nie tylko młodych, ale na pewno młodych duchem. Wszyscy są na pewno młodzi duchem, bo są gotowi na dalszą pozyskiwanie dalszej wiedzy, umiejętności, kompetencje i wiedzę, bo tak się to chyba teraz nazywa według KVKRK, które pozwolą im naprawdę solidnie zajmować się ochroną zabytków. I za to chciałabym z tego miejsca podziękować jako wiceminister, a teraz się przemieszczę i wystąpię w roli profesora. No i gdzie ten pilot? Tam sobie poszedł. Nie, ja będę stąd. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja jestem trochę stremowana, dlatego że na sali oprócz adeptów Akademii Dziedzictwa i moich przyjaciół i znajomych zajmujących się kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu siedzą także moi koledzy, koleżanki i koledzy, którzy są fachowcami w tej dziedzinie, niekiedy lepszymi niż ja. I mam trochę tremę, że to, co będę mówiła, będzie dla nich raczej pewnego rodzaju repetycją niż czymś nowym. Ale przygotowałam ten wykład z myślą o tych, którzy może nie są aż tak ściśle włączeni w nurt bieżących wydarzeń związanych z szeroko pojętym traktowaniem dziedzictwa, bo nie odważę się używać słowa konserwacja w odniesieniu do tych zjawisk. I może którzy chociażby ze względu na inną perspektywę, bo perspektywę krakowską, nie zdają sobie sprawy z pewnych zjawisk, których niewątpliwym epicentrum stała się w ostatnich latach Warszawa, a ja spróbuję państwu wyjaśnić, dlaczego do tego doszło. Też zastrzegam na początku, że nie chcę się wdawać w kwestie terminologiczne i metodologiczne dotyczące niuansów między rekonstrukcją, restytucją i wszystkimi innymi nowomownymi próbami nazwania nie po imieniu tego, o czym tak naprawdę będziemy mówić. Po imieniu będziemy mówić po prostu o rekonstruowaniu, czyli odtwarzaniu tego, czego nie ma. Oczywiście, że zagadnienie jest niesłychanie szerokie. I ja nie odważę się poruszyć wszystkich wątków związanych z tym zjawiskiem, a literatura na ten temat jest już tak olbrzymia, że wypełniłaby niejedną bibliotekę. Mieliśmy też wiele okazji dyskutować na różne tematy związane z tą kwestią, chociażby ostatnio, kilka miesięcy temu, na sesji poświęconej właśnie problemom rekonstrukcji, jaką organizowało Międzynarodowe Centrum Kultury tutaj w Krakowie. To było jakoś w czerwcu.
A ja miałam okazję tutaj z tego miejsca też jeden z tych paneli moderować. Rekonstrukcja to zjawisko, które jest immanentnie związane z wszelkimi działaniami konserwatorskimi przy dziełach sztuki, zwłaszcza zabytkach architektury. Praktycznie nie ma przykładu prac konserwatorskich, którym poddano dzieło architektury, gdzie element rekonstrukcji by się nie pojawił. To jest tylko pytanie, jak duży ten element jest, jaki jest procentowy udział rekonstrukcji w ochronie substancji zabytkowej oryginalnej. Miałam okazję niedalej jak przedwczoraj współuczestniczyć w bardzo interesującym momencie, mianowicie oddania do użytku muzealnego dwóch baraków z bloku A obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie za środki europejskie dokonano właśnie takiej starannej konserwacji tych budynków. To przykład skrajnie purystycznej konserwacji, starającej się w żaden sposób nie zakłócić substancji zabytkowej i w żaden sposób jej nie utracić, ponieważ jak wszyscy wiemy, takie obiekty jak baraki z obozu koncentracyjnego niosą swoją wartość nie w wartościach estetycznych czy użytkowych, ale oczywiście przede wszystkim wartości świadka historii. Także dokonywano tam zabiegów, które normalnie nie mieszczą się w głowie przy normalnych procedurach konserwatorskich. Podklejano 7 warstw łuszczącej się olejnej lamperii z XX wieku. Tego nie robi nikt na świecie, a w obozie w Auschwitz się to robi. Ale nawet tam jeden z pieców wymagał zrekonstruowania dwóch kafli, ponieważ bez nich groziły zawaleniem ze względów statycznych. Także użyto wprawdzie nieglazurowanych, wprawdzie inaczej wyglądających, ale w minimalnym stopniu ten zabieg rekonstrukcji też musiał być użyty. Ja dzisiaj chciałabym opowiadać o tym, jak się przekracza te granice i jak daleko można dojść. Jak powiedziałam, rekonstrukcja towarzyszy od początku całej nowoczesnej konserwacji zabytków i była oczywistym zabiegiem XIX-wiecznym, stosowanym od pierwszej wielkiej realizacji konserwatorskiej w Europie, czyli restauracji Zamku Malborskiego, gdzie bardzo duże partie były uzupełniane, dobudowane, przekształcane. Cały XIX wiek to właściwie fala konserwacji rekonstrukcyjnych. Czasami rekonstruowano 20%, 40%, 50% obiektu. Chyba jednak pierwszą budowlą, która była tak naprawdę, a w każdym razie jako taka przeszła do literatury, która była pełną rekonstrukcją, stuprocentową, całkowicie utraconego zabytku, była kampanila. No zaraz zobaczymy, jak to działa. Działa? O, umiem. Była mianowicie dzwonnica, czyli kampanila w Wenecji na placu Świętego Marka, która pewnego słonecznego dnia w 1902 roku posypała się z kretesem i zamieniła w kupę jakże malowniczych ruin, jakie mogą Państwo oglądać na tym zdjęciu. Dyskusja była krótka i burzliwa. Zdecydowano, że Piazza San Marco bez kampanili to jak twarz bez nosa i w związku z tym zdecydowano, że trzeba ten obiekt odbudować. Oczywistość tej decyzji opierała się między innymi także na fakcie, że dopiero co stracono ten obiekt. Wszyscy doskonale wiedzieli, jak on wyglądał. Była jego dokumentacja, także fotograficzna. W związku z tym bez problemu po formie można było tą budowlę de novo wznieść. Ta katastrofa związana z kampanilą była jednym z kamieni takiej lawiny, która doprowadziła do wykrystalizowania się bardzo purystycznej doktryny konserwatorskiej w środowisku wiedeńskim. Historycy sztuki wiedzą, o czym mówię. Chodzi o doktrynę zakładającą konserwowanie, a nie restaurowanie, nie uzupełnianie zabytków, która wyszła z kręgu Dworzaka i Dworzaka i Rigla. Tyle tylko, że ta sformułowana pod koniec pierwszej dekady XX wieku doktryna przestała w ogóle kogokolwiek interesować po I wojnie światowej. Bardzo szybko się zdewaluowała wobec ogromu zniszczeń, jakie Europa poniosła w wyniku bombardowań, ostrzeliwań frontu i pożarów, jakie wywołała I wojna światowa w różnych miastach. Po I wojnie światowej trzeba było podjąć decyzję, co dalej i wiele krajów, podkreślam, wiele krajów zadecydowało, że żaden tam puryzm, żadne tam zostawianie ruin, tylko trzeba zrekonstruować to, cośmy utracili, bo jest nam to niezbędne, do życia potrzebne. Posługuję się akurat przykładem sukienic z Ypres, które runęły właściwie poza tą wieżą w całości, zostały po
I wojnie światowej zrekonstruowane, ale dotknęło to także miasta Prus Wschodnich oczywiście, które bardzo silnie były zniszczone i oczywiście zabytków polskich. O ile pojedyncze obiekty odbudowywano z wielką starannością, rekonstruując je po formie i dokumentacji, jeżeli takowa była sprzed wojny, o tyle w przypadku miast i odbudowy zabudowy śródmiejskiej przyjęto pewną formułę pozwalającą na odbudowywanie tych miast piękniejszymi niż były przed zniszczeniem. Jeszcze w czasie wojny powstały pierwsze projekty odbudowy zrównanego niemal z ziemią wielkim pożarem Kalisza. Drugim takim przykładem, też powszechnie pokazywanym, jest odbudowa rynku Kazimierza nad Wisłą, gdzie rzeczywiście po tej odbudowie, po I wojnie światowej, miasto zyskało wreszcie wygląd prawdziwego polskiego miasteczka, którego bynajmniej przed I wojną światową aż tak koherentnie nie posiadało. To podejście do zabytków było oczywistym tą wykładnią środowisk architektonicznych, konserwatorskich w środowisku polskim, także w 1945 roku. To oczywiste. To byli ciągle ci sami ludzie. Minęło zaledwie 20 lat. Poza tymi, którzy nie dożyli końca wojny, wszyscy pozostali, którzy mieli decydować o tym, jak ma wyglądać odbudowa zniszczonych zabytków po wojnie, byli wyszkoleni już na przykładach i decyzjach związanych z odbudową po I wojnie światowej. Dyskusja o tym, czy odbudowywać zabytki w Polsce, bo trwa bardzo krótko, jak udowodnił to w swojej rozprawie habilitacyjnej Piotr Majewski, kilka miesięcy. Oczywiście za tym stała też polityka, ale nie chcę wnikać w tej chwili jeszcze na tym etapie w kwestie polityczne. One wrócą i tak niestety w następnych dziesięcioleciach do głosu jeszcze mocniej. I decyzja o odbudowie była oczywiście co do zasady purystyczna, więc odbudowujemy tylko to, co żeśmy stracili gwałtem w wyniku działań wojennych. Odbudowujemy z wszelką wiedzą historyczną w oparciu o dokładne badania architektoniczne. W teorii brzmiało to bardzo dobrze. W praktyce oczywiście dotyczyło to przecież nie tylko zjawisk polskich, także niemieckich. Taka purystyczna rekonstrukcja dotyczyła tylko niewielu obiektów pojedynczych, obiektów zabytkowych. Tak samo w Niemczech, jak i w Polsce, jak i w wielu innych krajach. To, co wydarzyło się w Polsce natomiast inaczej niż w innych krajach, to decyzja o odbudowie całych zespołów architektonicznych, którym, jak Państwo widzą, wcale nie nadano formy utraconej. Ja celowo pokazuję w tej chwili zestaw trzech zdjęć pokazujących nowy świat warszawski jeszcze w stanie, jakim dotrwał do lat 70. XIX wieku, czyli w kształcie nadanym w pierwszej połowie XIX wieku, jego wygląd tuż przed wybuchem wojny i wygląd, jaki nadał mu Zachwatowicz, projektując rekonstrukcję. Jak Państwo widzą, ten puryzm był tylko teorią, nie odnosił się oczywiście do architektury drugiej połowy XIX wieku, nie odnosił się w ogóle do historyzmu i można tutaj mówić zarówno o niechęci politycznej do epoki kapitalizmu, co ideolodzy podnosili, jak i zwykłej ludzkiej niechęci pokolenia architektów wychowanych w dobie modernizmu do po prostu historyzmu drugiej połowy XIX wieku, który przecież pokutował jeszcze przez kolejne dziesięciolecia. Ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest jedyne złamanie tej purystycznej reguły konserwatorskiej, ponieważ tak naprawdę podczas tej odbudowy odtwarzano w przypadku kamienic głównie fasady. Z pewnymi wyjątkami oczywiście, które dotyczą jednej ze stron rynku Starego Miasta. W większości kamienic odbudowywanych na Nowym Świecie, krakowskim przedmieściu i rynku Starego Miasta nikt nie próbował przywrócić kształtów bryły takich, jakie miały przed utratą. A już nikt nie próbował przywrócić układu wnętrz. Odbudowa była bardzo dobrą okazją do poprawienia tej architektury. Poprawienia warunków bytowych ludzi, poprawienia dopływu światła do budynków, a więc już nie małe studzienki, duże dziedzińce, rezygnujemy z niektórych oficyn, inaczej układamy układ wnętrz kamienic. Nie chcę powiedzieć, że to było nieuprawnione, bo o tym możemy dyskutować długo. Ale ta niechęć do architektury XIX-wiecznej oznaczała też często, że trzeba było stworzyć pomysł na architekturę. Katedra Warszawska, która nosiła do 1939 roku fasadę w stylu angielskiego gotyku zaproponowaną przez Ićkowskiego, nie została odbudowana w wersji poprzedniej, bo tej poprzedniej po prostu nikt nie znał.
Ona została ubrana w fasadę, którą Zachwatowicz po prostu zaprojektował na desce rysunkowej. Stworzył gotycki projekt gotyku mazowieckiego ceglanego bez oglądania się specjalnie na prawdę historyczną. Ale co istotne i myślę, że trzeba to, żeby mocno to wybrzmiało, to wszyscy, którzy wówczas pisali o, i mówili o odbudowie Warszawy, a w konsekwencji podobny problem pojawił się też w innych miastach, zdawali sobie sprawę z tego, że powstaje pewien rodzaj zafałszowania historii. To wiedział Zachwatowicz, doskonale był tego świadom. Do dzisiaj powtarzana jest anegdota, jakoby miał powiedzieć, że odbuduję Stare Miasto w Warszawie, ale nigdy nie będę tam chodził. Świadomi byli także ówcześnie działający historycy architektury, historycy sztuki, architekci tego, że nigdy nie uda się osiągnąć jakiegoś celu bez negatywnych skutków ubocznych. I świadomość tą miał na przykład Ksawery Piwocki, który bardzo wyraźnie w 1946 roku pisał o tym, że nie ma możliwości stworzenia kopii genialnej i że przyjdzie nam zapłacić cenę za to, co teraz robimy. Nikt jeszcze do końca w 1946 czy 1947 roku nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka będzie to cena, ale my tą cenę płacimy do dzisiaj i o tym właśnie chcę Państwa przekonać. Nie jestem krytykiem odbudowy Warszawy po II wojnie światowej. Uważam, że zrobiono jedyną słuszną rzecz, jaką wówczas można było zrobić. Zrekonstruowano to, co było potrzebne temu miastu, potrzebne tym ludziom i potrzebne temu społeczeństwu. Trzeba było udowodnić całemu światu, że Hitler nie miał racji, wysadzając w powietrze to miasto. Trzeba było pozwolić ludziom odbudować ich tożsamość kulturową, pozwolić poczuć się zwycięzcą w tym wszystkim. I ta odbudowa była niezbędnym elementem tej inżynierii społecznej, która wówczas zaszła. Ale to nie znaczy, że wszystko przebiegło idealnie. Społeczeństwo Warszawy, ale jak się potem okazało, także Gdańska, bo tam zaszły bardzo podobne procesy, uwierzyło, że architektura zabytkowa to jest tylko fasada. Że wszystko, co za tą fasadą się kryje, jest zupełnie drugorzędne. Że to nieważne, czy układ wnętrz jest powtórzeniem, czy niepowtórzeniem. Można go zmodyfikować, jeżeli komuś jest to wygodne. Na dobrą sprawę nieważna jest nawet bryła tej budowli. Ważne, żeby ładnie wyglądała od strony ulicy. Co więcej, uwierzyli, że zabytek odbudowany jest tak samo wartościowy, jak zabytek zniszczony, zachowany, a utwierdziło ich w tym UNESCO i decyzja o wpisie do rejestru Starego Miasta Warszawy. I ten proces, wydawało się, odbudowy Warszawy zakończył się tak mniej więcej w połowie lat 50. Oczywiście nie mówię o długim trwaniu niektórych realizacji pojedynczych, które w 50. i 60. latach jeszcze miały miejsce, ale tak naprawdę uznano, że wielkie polskie miasta zostały podniesione z ruin do połowy lat 50. Nastały inne czasy, nastały też inne gusty, wróciła moda na modernizm. Zabytki wydawały się już domeną wyłącznie konserwatorów, z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem był oglądany przez Państwa na zdjęciach Zamek Królewski, który po wysadzeniu w powietrze przez Niemców jesienią 1944 roku zniknął z powierzchni ziemi. Projekty jego odbudowy snuto od początku. Od 1946 roku rysowano odbudowę Zamku Królewskiego, ale na odbudowę zamku zgody politycznej nigdy nie było. Minęły lata i oto przyszedł rok 1970 i do władzy dochodzi Edward Gierek. Społeczeństwo oczekuje dużych zmian, a przede wszystkim jest przekonywane przez polityków, że oto nastał nowy czas władzy niezależnej, tak nie do końca zależnej od Rosji, władzy potrafiącej myśleć po zachodniemu, dostrzegającej potrzeby społeczeństwa. To nieustające pragnienie odbudowania Zamku Królewskiego, które cały czas było obecne w narracji elit warszawskich, okazało się takim wspaniałym sposobem na pozyskanie społeczeństwa, na przekonanie go właśnie o niezależności od Rosji władzy i na zrealizowanie marzeń warszawiaków i poniekąd całej Polski. Zamek Królewski zaczyna podnosić się ruin w 1971 roku. Jak Państwo wiecie, jest jedynym obiektem na świecie, który został wpisany na listę UNESCO, zanim został zbudowany.
ponieważ data ukończenia ostateczna prac przy odtwarzaniu sali ansamblowej to 1988 rok. Zamek Królewski stał się dla Polaków największą dumą i największym osiągnięciem tego czasu. Był popularyzowany, pokazywany, przedstawiany wszystkim i wszędzie. Wszyscy polscy historycy sztuki wyjeżdżający za granicę, jeżeli mówili chociaż słowo o odbudowie i ochronie zabytków, wymieniali Zamek Królewski. Wszyscy goście przyjeżdżający do Warszawy z całego świata, koronowane głowy, żony koronowanych głów, prezydenci, żony prezydentów, wszystkie oficjalne delegacje rządowe były prowadzone do Zamku Królewskiego, żeby obejrzały wielki sukces Polskiej Szkoły Konserwacji. Nie ma drugiego obiektu architektury XX wieku na świecie, który miałby taki PR. Zamek Królewski był wówczas przez odbudowujących traktowany jako ostatni rozdział, koniec pewnej epoki. Oto po latach dopełnia się historia odbudowy, odbudowaliśmy stolicę i takim ostatnim akordem kończymy tę rekonstrukcję. Po prawdzie wcześniej taki numer wykręcili Czesi, odbudowali kaplicę husycką w Pradze, ale nie zrobili jej PR-u, więc to bez znaczenia. Natomiast my wtedy wówczas nie zdawaliśmy sobie kompletnie sprawy, że wprawdzie to jest ta wisienka na torcie, jeżeli chodzi o odbudowę powojenną i w pewnym sensie jest to ostatni rozdział, ale jednocześnie zaczęliśmy zupełnie inną historię. Historię o dalekosiężnych skutkach, które odczuwamy do dzisiaj. I tak naprawdę można z czystym sumieniem powiedzieć, że wraz z odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie otworzyła się puszka Pandory. No. Jeszcze dla porządku przypomnę, że jeszcze w 70-tych latach podjęto drugą ważną decyzję warszawską, odbudowę Zamku Jazdowskiego, który, jak Państwo wiecie, został zrekonstruowany tylko z zewnątrz, środek pozostał do końca. Nieukończony jest wnętrzem mieszczącym w tej chwili Muzeum Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Natomiast zaraz przyszedł 89 rok, bo przypominam, koniec odbudowy Zamku Królewskiego 88 i zmieniła się Europa, w każdym razie na pewno jej środkowo-wschodnia część. Wraz z zmianą polityczną tej części świata, politycy, a także inżynierowie dusz zdali sobie sprawę z tego, że dziedzictwo to jest bardzo ważne narzędzie kształtowania postaw społecznych. Więc jeżeli to dziedzictwo akurat się wzięło, było utraciło z takich czy innych przyczyn, to jest to okoliczność upoważniająca do odzyskania owego utraconego dziedzictwa, o ile może ono pomóc w procesie właśnie budowania tej nowej tożsamości. I mam tu na myśli zarówno decyzję o odbudowie Frauenkirche w Dreźnie, która była stricte polityczną decyzją Helmuta Kohla, świadomego potrzeb zamknięcia pewnego rozdziału, rozdrapywania ran wschodnich Niemców po bombardowaniu dywanowym Drezna i zaproponowania takiego zwornika dziedzictwa, który zostałby prawidłowo użyty w propagandzie zjednoczeniowej. Ale do tego w gruncie rzeczy nurtu należy także decyzja władz Moskwy o odbudowie Cerkwi Zbawiciela, która nie była stratą wojenną. Cerkiew Zbawiciela Rosjanie rozebrali sobie własnoręcznie, cegła po cegle, na okoliczność wprowadzania stalinizmu i niszczenia śladów po zabobonach wiary chrześcijańskiej. Po upadku Związku Radzieckiego okazało się, że odzyskanie tej cerkwi może być kluczem spinającym identyfikację społeczeństwa rosyjskiego, które miało być teraz konstruowane wokół prawosławnego kościoła chrześcijańskiego. A więc Kościół wrócił na swoje miejsce. To samo świadomość ma Ukraina. W Kijowie w ostatnich latach odbudowano dwa wielkie zespoły monasterów, które także były stratą z czasów stalinowskich, komunistycznych i zostały zrekonstruowane cegła po cegle, dokładnie tak, jak kiedyś wyglądały. Na pewno z pewnymi upiększeniami, poprawkami, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo nikt tu się o puryzm już nie troszczy.
ale stają tam, gdzie ich jeszcze niedawno nie było. Inną potrzebę polityczną, ale także związaną z odzyskaną niepodległością mieli Łotysze i zdecydowali się na odbudowę Domu Czarnogłowych, jednego z najważniejszych obiektów Rygi, który przestał istnieć podczas pierwszych dni wojny niemiecko-rosyjskiej w czerwcu 1941 roku, a odbudowany został na okrągłe jubileusz istnienia tego miasta. Wreszcie, co jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych przykładów europejskich ostatnich czasów, Litwini odbudowali, no, chociaż słowo odbudowa jest to naprawdę już użyta w dużym cudzysłowie, Dolny Zamek Zygmunta Augusta, nieistniejący już nie od II wojny światowej, nie od czasów stalinowskich, ale od ponad 200 lat, bo tak naprawdę jego ruiny zostały rozebrane dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a wiedza, jaką mieliśmy na temat wyglądu tego zamku, pochodziła z trzech rycin, gdzie zamek miał nie więcej niż parę centymetrów wysokości na tych rysuneczkach, no i oczywiście wykopalisk archeologicznych, bo pamiętajcie Państwo, żadna z tych rekonstrukcji nie jest stuprocentowa. Zawsze jest pretekst. Pod ziemią siedzą piwnice, a przynajmniej ich resztki. W związku z tym zawsze jakiś kawałek autentycznej budowli mamy. Tu też. I w Domu Czarnogłowych w Rydze oczywiście też. Jak się dobrze zejdzie na dół, to tamte piwnice są autentyczne, jak najbardziej renesansowe. Kamień na kamieniu stoi. Także zawsze mamy jakiś pretekst, dla którego możemy sobie pozwolić na taką rekonstrukcję, a to, że pozwalamy sobie na jakieś modyfikacje polityczne, no... Proszę Państwa, akurat w przypadku tego zamku zachował się kartusz nad bramą. Ja niestety nie mam zdjęcia z blisko, ale chodzi dokładnie o tą bramę, którą Państwo widzą na dolnym zdjęciu. Kartusz, który oczywiście z czasów wazowskich był kartuszem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli składał się, był czteropolowy, składał się z dwóch pogoni, dwóch orłów. No właśnie tego kartusza nie użyto. Tego jedynego autentycznego, który można tam było włożyć. Nie użyto, za to zrobiono zupełnie taki sam, tylko ładniejszy, bo wyłącznie z pogonią, już bez orła. Więc to są takie drobne ruchy, które się wykonuje przy okazji, żeby ten efekt polityczny owej inwestycji był mocniejszy. Wreszcie takim najciekawszym chyba przykładem, bo ciągle jeszcze w trakcie, jest odbudowa Zamku Królewskiego w Berlinie, która została podjęta jako zadanie już w 1990 roku, a dopiero w czerwcu tego roku wmurowano kamień węgielny i jeden Pan Bóg wie, czy cokolwiek więcej z tego wyniknie. Niemcy od 20 paru lat dyskutują nad odbudową zamku i właśnie jego niejednoznaczność polityczna powoduje, że waha się kwestia, czy zostanie odbudowany, czy nie. Jedno powinno być dla Państwa istotne w tej kwestii. Przy wszystkich dyskusjach związanych z odbudową tych wszystkich obiektów, które Państwu pokazałam na slajdach i wielu innych, których Państwu nie pokazałam z braku czasu, które i tak nadużyje na pewno dzisiaj Państwa cierpliwość, przy tych wszystkich dyskusjach przykład Zamku Królewskiego był kluczowym argumentem do przekonania społeczeństwa i władz o konieczności odbudowy. Zamek Królewski jest tutaj absolutnym punktem wyjścia do wszystkich dyskusji na temat odbudów. A przy Zamku Królewskim w Berlinie powtarzany jest jak mantra. Po prostu polski przykład Zamku Królewskiego właściwie nigdy się nie kończy. Oczywiście, jak już żeśmy przełamali te bariery doktrynalne, że to nieważne kiedy stracone, nieważne jak wyglądało tak na dobrą sprawę, no to już ta Pandora pokazała, co potrafi. Ponieważ okazało się oczywiście, że nie tylko państwa i władze centralne mają siłę ekonomiczną i polityczną do podejmowania decyzji o rekonstrukcjach rzeczy ważnych z punktu widzenia polityki państwa, ale jest to równie atrakcyjne dla regionów, które szukają pewnej identyfikacji lokalnej i są gotowe także do przeprowadzania tego typu rekonstrukcji. Pokażę tutaj Państwu przykład bardzo charakterystyczny południowej Pierzei, ulicy Stągiewnej w Gdańsku, która... Nie cieszyła się nigdy jakimś specjalnym prestiżem ani ze względu na jakość, ani ze względu na lokalizację, ale w 1999 roku podjęto decyzję o postawieniu całej pierzeni kamienic kopiujących, zresztą w takich wytłoczkowych, plastikowych elewacjach, bo przecież to wszystko jest robione szalenie prymitywnie i niedobrze, tylko jednej pierzei tej ulicy. Wreszcie... Do poniekąd takiego regionalnego nurtu bym zaliczyła także kwestię odbudowy Zamku Przemysła w Poznaniu, który, jak Państwo wiecie, mógł wyglądać tak, według projektu Jarosława Kozakiewicza, ale wygląda tak.
ponieważ zwyciężyła potrzeba i głębokie pragnienie, tak naprawdę to wygląda tak, jak już Państwo chcą wiedzą, zwyciężyła głęboka potrzeba posiadania zamku, który by nie był niemiecki. Poznań po prostu żyje w cieniu dramatycznego kompleksu posiadania cesarskiego zamku budowanego przez Franca Heinricha Schwechtena u progu XX wieku. Wszyscy w Poznaniu, mówiąc zamek, myślą ten niemiecki, więc teraz jak powiedzą zamek, to już będą kojarzyli z tym propolskim. Oczywiście wtórnie, w tej chwili komitet budowy tego obiektu pragnie podnieść go do rangi regaliów królewskich, zabiega u prezydenta Bronisława Komorowskiego o wpisanie tego prymarnego obiektu dziedzictwa narodowego polskiego w poczet ten sam tych obiektów, które, na których znajduje się Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki, Wilanów. To ma być ten piąte regalium na elitarnej liście polskich rezydencji królewskich. Proszę Państwa, ale wróćmy do Warszawy, bo ona to dla mnie jest o tyle ważna, że jest ciągle w moim odczuciu źródłem największych nieszczęść. Tym chyba największym nieszczęściem póki co, ja staram się być ostrożna i nie używać pojęć bezwzględnych, ponieważ ja jeszcze nie wiem, czym to piękne miasto mnie zaskoczy, więc póki co takim najbardziej kontrowersyjnym pomysłem było odbudowanie Pałacu Jabłonowskich, który pełnił do 1939 roku funkcję ratusza stołecznego miasta. Wieża, elegancka architektura, jeszcze pamiętająca XVIII-wieczne projekty Jabłonowskich, ale przerobiona na potrzeby biur. Proszę Państwa, zdecydowano się na odbudowę, która... No właśnie, proszę spojrzeć na to zdjęcie z Google górne. Od strony Placu Teatralnego stoi parawan. I ten parawan, dwuwymiarowy właściwie, kryje bardzo nowoczesne, eleganckie bryły banków, które to banki nie powtarzają ani w gabarycie, ani w bryle, ani w układzie przestrzennej, ani w żadnej rzeczy, która jego jest, tego, co tam było. Są to po prostu nowoczesne budynki banków ukryte za taką kurtyną teatralną, taką kulisą, która stwarza wrażenie domykania Placu Teatralnego. Objęto zresztą tą rekonstrukcją nie tylko sam Pałac Jabłonowskich, ale całą pierzeję zabudowy, łącznie z kościołem świętego Andrzeja, który zresztą odbudowany tylko w połowie długości, ponieważ na drugiej połowie, czyli w prezbiterium, stoi ten wieżowiec z 60-tych lat mieszkalny, z którego mieszkańcy się nie chcieli wyprowadzić na okoliczność odbudowywania tego kościoła. W związku z tym jest taki lekko przykrótki. Ale proszę Państwa, to co zrobiono przy odbudowie tego pałacu najstraszliwszego, czego nie widać w dzień, natomiast rzuca się niesamowicie w nocy, to fakt, że gęstość ustawienia kondygnacji tego banku jest zupełnie inna niż była w przypadku ratusza. Zmieszczono ich dużo więcej, ale niestety oczywiście czasami podłoga wypada w połowie wysokości okien. Więc jak w dzień się patrzy na ten budynek, to tego oczywiście nie widać, ale jak w nocy ci pracownicy banku zaczynają ruchem konika włączać światło w niektórych pomieszczeniach, to się nagle okazuje, że okna na piano nobile, czyli na drugim piętrze, palą się tylko w połowie górnej wysokości lub tylko dolnej wysokości. Z prostej przyczyny, bo w połowie wysokości tych okien przebiega kondygnacja. Ta nauczka przygasiła nieco emocje w Warszawie. Jak odbudowano ten Pałac Jabłonowski, to tak trochę wszystkim lekko odeszło. Parę lat był spokój, ale tylko parę lat. Kiedy prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, to jedną z pierwszych jego decyzji było zaproponowanie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Proszę Państwa, z tym Pałacem Saskim to jest trochę tak, że ani to Pałac, ani to Saski. Ponieważ jak Państwo wiedzą, Pałacem Saskim była budowla, która stała w tym miejscu stulecie wcześniej, natomiast to, co nazywamy umownie Pałacem Saskim, to biurowiec z funkcją apartamentową wzniesiony w 40-tych latach XIX wieku przez Ićkowskiego i ani z Sasami już nie ma nic wspólnego, ani z pałacem. Ja osobiście jestem zdania, że tego pałacu odbudować nie wolno. Nie dlatego, że nie był specjalnie ładny, ani specjalnie atrakcyjny. Nie dlatego, że nie był specjalnie wartościowy i właściwie nic nie winie się ważnego dla tego miasta. Ale dlatego, że w arkadach tej kolumnady w międzywojniu umieszczono grób nieznanego żołnierza. Ta kolumnada runęła razem z całym pałacem. Ocalały trzy arkady, w których mieści się grób.
To oczywiście prawda, że gdybyśmy odbudowali tą kolumnadę, to by było tak, jak było pierwotnie, wtedy, kiedy ten grób nieznanego żołnierza tam zakładano. Ale dla warszawiaków dzisiaj, dla całej Polski dzisiaj, grób nieznanego żołnierza to te trzy zrujnowane arkady, a nie tamta kolumnada, której już nikt nie pamięta. Bo mówimy o pewnej tradycji kilkudziesięciu lat obecności w świadomości ludzkiej tej nowej wersji pomnika. Jest jeszcze jeden aspekt, który dla mnie osobiście jest ważny, chociaż domyślam się, że pewnie dla wielu nie jest. To, że te trzy arkady z grobem nieznanego żołnierza ocalały, to można oczywiście upatrywać w kategoriach cudu, ale myślę, że dużo racjonalniejszym wytłumaczeniem tego, co się tam wydarzyło, jest fakt, że po prostu jeden z żołnierzy Wehrmachtu, który miał zadanie zakładać te ładunki wybuchowe w te cztery kolumny, ich nie założył. Nie założył ich dlatego, że był żołnierzem i że był człowiekiem. Jeżeli grób nieznanego żołnierza w Warszawie ocalał dlatego, że któryś z Niemców okazał się człowiekiem po 6 latach tej mentalnej jatki, jaką była wojna, to nam nie wolno tego zlekceważyć. Jeżeli symbolem jest grób nieznanego żołnierza, to niechaj symbolem będzie także gest tego człowieka. Bo ocalić człowieczeństwo do jesieni 1944 roku, będąc żołnierzem Niemiec nazistowskich, było naprawdę trudno. Jeżeli jemu się to udało, to jemu też należy się szacunek i pamięć. Lech Kaczyński zaproponował Polskiej Akademii Nauk, żeby wzięła w swoje ręce inny zabytek i odtworzyła jego dawne piękno, odbudowała mianowicie Pałac Karasia przy krakowskim Przedmieściu. To ciekawa sprawa, proszę Państwa, to też zresztą nigdy nie był pałac. To tak naprawdę była zawsze kamienica, tylko umownie nazywana pałac. Ten obiekt został rozebrany w 1908 roku z powodu, że był w złym stanie. A jego właściciel po prostu był zwykłym deweloperem, który chciał na tym miejscu zbudować dużą nową kamienicę. Wprawdzie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które już wówczas istniało od 2 lat, protestowało przeciwko tej rozbiórce, ale jej stała się jednak faktem. I ten pałac nie istniał w tym miejscu 100 lat. Zachwatowicz, projektując odbudowę krakowskiego Przedmieścia, w tym miejscu zaprojektował parking, bo uważał, że doktryna odbudowy tylko tego, co stracone w gwałcie, nie dopuszcza do rekonstrukcji obiektu, który został utracony w wyniku normalnych procesów zachodzących w strukturze urbanistycznej miasta. Ale w XXI wieku takie argumenty okazuje się, że już się nie liczą. Do realizacji żadnego z tych projektów na razie nie doszło, jak Państwo wiedzą, ponieważ po wybraniu Lecha Kaczyńskiego na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej te projekty nie znalazły wsparcia u kolejnych władz miasta i pozostają na papierze, co nie znaczy, że na pewno nie okażą się jeszcze możliwe do zrealizowania. Ale jeżeli mówimy o pewnego rodzaju degeneracji myśli konserwatorskiej, która towarzyszy pewnym decyzjom podejmowanym w Warszawie, to pozwolą Państwo, że skupię się jeszcze na następnym przykładzie. To wielka duma warszawiaków, nowy gmach siedziby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, zniesiony na okrągły jubileusz chopinowski w 2010 roku, oddany do użytku. Tak się składa, że wychowałam się w domu stojącym naprzeciwko tego budynku i miałam okazję od dzieciństwa obserwować, co się tam działo. Otóż stała tam kamienica. Kamienica dwupiętrowa, skromna, z połowy XIX wieku, nieatrakcyjna wizualnie, ważna z punktu widzenia historii miasta, bo pokazująca taki przykład dobry architektury, ulic drugiego planu. No i sobie stała, mieszkali tam ludzie, po czym się wyprowadzili, po czym powstał projekt utworzenia tam Instytutu Chopinowskiego. W związku z tym kamienicę zdecydowano się rozebrać. Podjęto decyzję o jego całkowitej rozbiórce i wzniesieniu w tym miejscu siedziby Niwcu. Na to zareagowali warszawscy społecznicy, którzy wielki hałas podnieśli, zbuntowali się przeciwko tej decyzji, powiedzieli, że tą kamienicę trzeba ratować. Rozbiórka tej kamienicy nie byłaby wielką szkodą dla architektury Warszawy, ale na pewno by była. Niemniej jej rozebranie dałoby szansę na wzniesienie jakiejś dobrej, ciekawej architektury w towarzystwie stojącego tuż obok, Państwu przypominam, Pałacyku Ostrogskich, w którym się mieści Muzeum Chopinowskie. Jej ocalenie byłoby słusznym dziełem konserwatorskim, aczkolwiek zaszkodziłoby koncepcji budowania Niwcu,
byłoby jednak gestem w kierunku ochrony zabytków. Ale nie zrobiono ani tego, ani tego. Rozebrano tę kamienicę do czysta, a więc starto ją z powierzchni ziemi, a następnie wykonawcom tego projektu narzucono rekonstrukcję fasady tej kamienicy w tym budynku. Tym prostym sposobem. Nie mamy ani kamienicy, ani dobrego budynku Niwcu. I nie bardzo wiem, co mamy. Bo mamy rekonstrukcję fasady domu, którego już nie ma, doklejoną do szklanego budynku, jeszcze oczywiście tak niefortunnie, że tam się leje woda. No ale to już jest szczegół zupełnie nieistotny. Następny przykład. Ulica Foxon. Zabudowana w tym swoim pierwszym odcinku kamienicami z 80. i 90. lat XIX wieku. Tak jednak los zechciał, że jeden z właścicieli tych kamienic w 1933 roku zdecydował się na usunięcie niemodnej już wówczas dekoracji w stylu renesansu francuskiego i zamówił u Zdzisława Mączyńskiego elewację modernistyczną. Ta elewacja powstała i jak Państwo widzą na górnym zdjęciu, ciąg tych kamienic ocalał z wojny. Są w bardzo złym stanie, kupił je deweloper, przymierza się do działań odbudowawczych i otóż o co wystąpił? Ano mianowicie o rozebranie tej ohydnej, modernistycznej fasady Mączyńskiego, podkreślam, autentycznej, z dobrym architektem stojącym w tle i zrekonstruowanie dawnego, utraconego piękna oczywiście, czyli przywrócenie dekoracji w stylu neorenesansu francuskiego, którą znamy tylko z jednego nieostrego, biało-czarnego zdjęcia. Co więcej, to się zapewne stanie. Także jeszcze jak ktoś sobie sfotografować chce tego Mączyńskiego, to szybciutko, szybciutko, bo tego modernizmu za chwilę nie będzie. To właśnie nie przeszkadza w ogóle w tym, żeby rozbierać obiekty modernistyczne. Ja już pomiję, spuszczę zasłonę milczenia na rozbiórkę, haniebną rozbiórkę Supersamu, ale też na jakieś dziwne decyzje konserwatora miejskiego, który nakazuje przy budowie nowych biurowców podwiązywać się pod przeszłość. Nie wiem po co. Nie wiem po co. Nie potrafię Państwu powiedzieć, podać żadnej sensownej argumentacji, dla której deweloper wznoszący siedzibę biurowca przy Rogu Bielańskiej musiał się podwiązać pod istniejący tam, krótko zresztą, gmach Banku Rosji projektu Leonida Benoit. Zresztą, bo był to projekt rosyjskiego architekta, wzniesiony jeszcze przez carską Rosję w Warszawie. Wreszcie wróciła sprawa tego Pałacu Karasia, ale tym razem nie w wersji rekonstrukcji pałacu, tylko zupełnie nowoczesnego hotelu, który jednak, uwaga, uwaga, będzie nawiązywał do architektury Pałacu Karasia. Jak Państwo się dobrze przyjrzą, mówimy o budynku, który będzie miał 7 kondygnacji, będzie dwukrotnie wyższy od Pałacu Karasia, dwukrotnie od niego szerszy, ale nawiązuje. W sposób, powiedziałabym, bezradny, ale stara się to robić. Spróbujmy, przypominając sobie te wszystkie przykłady, zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ano właśnie, dlatego że nastąpił pewien rodzaj demoralizacji myślenia o architekturze zabytkowej. Że myślenie fasadą, a nie bryłą, ignorowanie wnętrza stało się normą. Że wiara w rekonstruowane jest powszechnie podzielanym przekonaniem, że zrekonstruowany zabytek to jest ten sam zabytek, tylko ładniejszy i z lepszych materiałów. Co ja zresztą usłyszałam od jednego z deweloperów, kiedy nie zgodziłam się na rozbiórkę kamienicy przy ulicy Emilii Plater i Alei Jerozolimskich. Powiedział mi wtedy, ale proszę panią, tutaj te ozdoby, to był taki, wie pani, takie z gipsu, one się tak sypały. A my teraz to zrobimy dużo ładniejsze i z piaskowca odkujemy, więc naprawdę nie wiem, dlaczego pani nie chce się zgodzić na tą pracę. Ignoruje się w ogóle autentyczną substancję zabytkową, autentyzm ręki dawnego mistrza, umiejętności zatarcia tynku odręcznego, umiejętności wykucia detalu. To wszystko się już nie liczy, bo przecież można to odcisnąć z plastiku, przylepić, popruszyć taką farbą pomieszaną z cementem, będzie bardzo dobrze wyglądało. Wreszcie oczywiście mamy też do czynienia ze zjawiskiem totalnego braku zaufania dla współczesnych architektów. No, nie mogę powiedzieć, że ci architekci trochę nie zapracowali na ten brak zaufania, ale byłabym niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że nie mamy dobrych architektów, którzy potrafiliby dźwignąć zadania, takie jak na przykład uzupełnienie zachodniej pierzeli Placu Piłsudskiego, czyli tam, gdzie kiedyś stał tak zwany Pałac Saski, a gdzie dzisiaj powinna stanąć nowa architektura, ale projektowana przez nowych architektów.
Oczywiście mówimy też o pewnych skutkach postaw postmodernistycznych, ta zmianie gustów, odejście od modernizmu. Tutaj by trzeba było brać wiele rzeczy pod uwagę. Myślę także, że antropolog kultury mógłby niejedno dodać do moich słów. Myślę też, że mówimy o pewnym zjawisku psychologicznym. Wierzę w to, że jeżeli odbudujemy coś tak jak było, to cofniemy czas, będziemy młodsi albo będziemy nieśmiertelni. Coś się takiego dobrego wydarzy psychologicznie. Zaczynamy się zachowywać trochę jak bohaterowie filmu Woody'ego Allena, którzy marzą o powrocie do przedwojennego Paryża, gdzie będzie wszystko lepsze, wszystko piękniejsze, będziemy słuchali pięknych piosenek, piliśmy pyszną kawę i świat będzie piękny. Tak naprawdę, proszę Państwa, i proszę wybaczyć ten trochę ironiczny sposób zakończenia tego wykładu, wygląda na to, że jednak pakujemy się w cmentarz dla zwierzaków. Dziękuję bardzo. Niech te oklaski będą podziękowaniem pani minister za ten fascynujący wykład i tę niezwykłą lekcję. Ja rozumiem, że jednym z morałów tego wykładu jest popularne w Krakowie hasło „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”. Ale chcę też jednym tchem powiedzieć, że pani minister fantastycznie utwierdziła nas w wierze, że przeszłość ma przyszłość. Nie mówiąc już o tym, że Akademia Dziedzictwa ma dzięki temu, co żeśmy usłyszeli, niewątpliwie nową perspektywę, bo ta złożoność relacji pomiędzy przeszłością a przyszłością to również pytania o granice rekonstrukcji. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani minister dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu. Za chwilę pan dr Michał Wiśniewski, dyrektor naszej Akademii, zaprosi pierwszorocznych, jeżeli mogę tak powiedzieć, naszych studentów na organizacyjne spotkanie, a ja wszystkich naszych znakomitych gości zapraszam na wystawę, która czeka na Państwa na pierwszym piętrze w naszej galerii, Tara von Neudorf, kartograf złowrogiej historii, współczesny rumuński artysta Sas z Siedmiogrodu. Myślę, że warto choć na chwilę zderzyć się z jego wizjami naszej rzeczywistości. Jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję i przeszłość ma przyszłość, zwłaszcza w Krakowie.